Cześć, witajcie, jestem Matus i dzisiaj witam was w zupełnie czymś innym na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Frizz. I witam was bardzo serdecznie również. I dzisiaj pogramy sobie w grę League of Angels 2, gdzie będziemy robili różne challenge, walczyli między sobą i ten, kto przegra, będzie wykonywał jakiś challenge. Do wyboru mamy kilka składników, właściwie to zostały nam składniki 2. Została nam cebula oraz cynamon. Frizz również ma to u siebie. U Frizza na kanale nagraliśmy już też challenge, gdzie jedliśmy tabasco i cytryny, ale kto jadł co? To zobaczycie na jego na kanale, możecie dokładnie sobie wejść. To zapraszam również. No i co? Myślę, że możemy zacząć walkę. Link oczywiście do gry macie w opisie, jakby ktoś chciał sobie pograć. Zaczynamy. Kliknąłem już, walczymy stary, walczymy. Dobra. Właściwie jest to taka automatyczna gra, nie? Tu zależy bardziej od takiej strategii, jak ustawimy bohaterów, jakich bohaterów ustawimy, bo możemy tych bohaterów ustawiać sobie w różnych miejscach. I od tego po prostu zależy, jak tych bohaterów ustawimy, jak damy im ulepszenia i tak dalej. Dokładnie, bo czasem może się okazać, że na przykład ustawicie jednego z boku i on będzie mało robił, a jakbyście ustawili tego samego, ale na przykład na środku, to wtedy okaże się, że jest mega dobry, nie? Dokładnie, bo ta postać tutaj mniej więcej, która stoi na środku z tyłu, jest taką główną naszą postacią, która jest z założenia najmocniejsza. Więc ona tutaj najbardziej bije, ale u mnie tutaj chyba jesteś na przewadze trochę. No, chociaż trochę mam przewagę, ale z kombosa zależy... dostałeś 2 na 2 teraz jest. No, zależy od tego tak naprawdę, jak się ułożą tutaj ataki, nie? No, twoja główna postać ma trochę mniej HP, chociaż teraz już mamy równo w sumie. Ale dobrze, no, że moja postać fokusuje twoją główną postać, bo tak to bym miał ciężko. No, no. I no, chyba wygram. No, wydaje mi się, tak, że wydaje. Masz tutaj przewagę, no, większą. Wygrywam już, na pewno teraz. I teraz mój dokończy dzieła i wygrywam pierwszą kurde walkę. Kurde. Aha, nie powiedzieliśmy, gramy oczywiście do trzech walk. Tak, później właśnie. Później kto best of free tak zwane po prostu, nie, best of... BO3, best of BO3. No, tak, BO3, tak. No. Do dwóch wygranych czyli, gramy. Tak, do dwóch wygranych BO3. Kto wygra dwie walki, to przeciwna osoba je coś tam, a tym czymś jest oczywiście cebula. Jako pierwsza będzie cebula. Dokładnie, nie, wybieramy nie, sobie chyba cebulę. Też nie powiedzieliśmy. Też nie powiedzieliśmy, ale pierwsza cebula niech będzie. Dobra, i jeszcze jedno. Teraz sobie poustawiam jakąś znowu inną drużynę, żeby po prostu było takie trochę różnorodności i zaczynamy zaraz drugą arenę. Dobra, słuchajcie, ja mam teraz mega taktykę. Wrzuciłem coś, co u mnie na odcinku już myślę widzieliście, jeżeli ktoś oglądał, czyli Augustin Egurola wleciał. Sami zresztą zobaczycie, jak to wygląda. On jest po prostu przekozakiem i wygrywa mi wszystko. Boję się gotowy? Tej walki, boję się tej walki, tak, ale gotowy. 3, 4. Dobra, kurde, i mam nadzieję, że mój Augustin Egurola teraz też również coś pokaże. A ty sobie ustawiłeś też na środku Augustina. Augustin Egurola na środku to kozak. Jak widzicie, dwóch Augustinów Egurola na środku, oni tam normalnie wyprawiają jakieś tańce ludowe. Tańce, różańce lecą ostro. O, Nicole uzdrowiła. Nicole tak, uzdrowiła właśnie, tutaj. No, uzdrowiła, ładnie to zrobiła. Ale tutaj Augustin twój już powoli już pada. Twój no się uleczył 1600, a moja, ta Nicole leczy trochę mniej, no. Kurde. Augustin już leży, Nicole leży. Ta Michaela też już zaraz zginie. No, no już Michaela, no. Kurde, to u ciebie jeszcze nikt nie zginął, ta? Ta, no, wszyscy sobie żyją. To fajnie. Ten Augustin robi robotę, naprawdę. Augustin on jest kozakiem, no. Augustin wygrywa grę. Kurde, ty stary, jak... Ale Karen zginęła. Hilda no też zginęła. Kurde. A to jest Fred? Karen, nie, Karen. Myślałem, że Fred. No, spróbuję w następnej walce, dam ci lekką podpuchę i zdejmę tego Augustina, albo na przykład, no, dam coś takiego. No, wiadomo, będziemy tak zmieniać co chwilę, nie? Że gramy na takich zasadach, że nie możemy używać cały czas tego samego na przykład składu, tak, nie? Bo to było bez sensu wtedy, dokładnie, nie? Że bo wiadomo, żeby każdy by wygrywał cały czas, nie? No. Tak naprawdę jest to takie losowanie w sumie z naszej strony, kto robi challenge, bo nie wiemy, kto wygra tak naprawdę. Nie znamy tak dobrze tej gry, że znamy każdą postać, że o, wiem, że jak tego dam, to wygra na pewno i tak dalej. No, z tego, co sobie graliśmy tam przez ile? 2-3 godziny, to zauważyliśmy właśnie, że ten Augustin jest przedobry. No i ja wygrałem. Przegrałem, no. Nie wiem, czy u ciebie jeszcze tam jest. No coś, tak, nie? Tak, przegrałem, więc no 1-1 jest. 1-1, decydująca walka teraz będzie. Decydująca walka, tak więc lecimy, zaraz ustawiam drużynę, lecimy na arenę. Dobra, ja już wymieniłem sobie tutaj postać. Frizz, też już jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Mam pewną taktykę, także możemy lecieć. Okej, okay, dobra, to walczymy na arenie. Let's go! Leciało. W ogóle dobra, nie wiem, czy o jeszcze mówiliśmy, ale nie bez powodu jest dzisiaj 11 listopada, bo również jest święto narodowe, jak sami pewnie dobrze wiecie. I wchodzą do tej gry również serwery polskie, więc jeśli macie ochotę, to możecie sobie na polskich serwerach z Polakami pograć i chyba wygrywam.
No, raczej tak. Tutaj jazda jednak... niezła, chociaż Augustin zginął. No, Augustin zginął. Nicole też. Ale... No właśnie, o, ta Nicole faktycznie szybko zginęła. No. Ona ma mało HP, bo ona jest dobra do leczenia, ale jak szybko się sfokusuje, to ona faktycznie ginie tak szybciutko, nie? Właśnie. Freda też u ciebie pada zaraz. No. Oj, Fred. Faktycznie, no. Fred leży. Dobra, to teraz 2 na 3. Mam nadzieję, że nie będę musiał jeść tej cebuli, bo nie widzi mi się to. To uważam za najgorsze. Chociaż no, cynamon. Ja powiem wam tak, już to mówiłem u siebie na odcinku, ale mi się ta cebula tak przypadkowo, że tak powiem, soczek się wylał z niej na blat. I wziąłem to na palec, starłem to palcem i tak powąchałem sobie i myślę, ja pierdziele, jakie to jest po prostu, aż mnie cofa, a ten sam zapach mnie cofa. No masakra. No ja, no. Niestety, ale musi wejść cebula tutaj z mojej strony. Nie wiem jak u ciebie. Tak, właśnie wygrałem w tym momencie, kurde, ta, ale to lekkie opóźnienie jest zawsze, ale no, no tak to wygląda. Więc no słuchajcie, tutaj powodzenia ci życzę, smacznego. No dobra, słuchajcie, jak w sumie... Żeby być prawdziwym Polakiem, trzeba się zmusić do takich rzeczy, no prawdziwa cebula musi zjeść cebulę, więc słuchajcie... Sandały masz? Mam, pokażę. Pokaż. Klapki znaczy, są klapki. Aha. I skarpetki. I skarpetki, dobrze. Dobrze, i cebula jest też okay. Jest, także bardzo możesz fajnie. Możesz jeść, masz zezwolenie. Tak, więc myślę, że plus 10 do łatwości zjedzenia tej cebuli będę miał. Też mi się tak okej, słuchajcie, więc jak widzicie teraz tutaj na kamerze, lecimy z tym, uwaga. Wezmę takiego gryza. Tutaj macie drugą kamerę. Będzie tak widać z boku fajnie. Więc lecimy. O fuck. Jakie to jest słopie ostre. Ostre? Dobra, jeszcze, no strasznie. Jeszcze jeden gryz. Uwaga. Tyle zjadłem. Leci samolocik. O fuck. Jakie to jest ostre, człowieku. Nie mam wody żadnej, nie mam tu wody. Czekaj, mam tu wodę jakąś? O kurde, to mam... ciężko. Nie ma nic, uwaga, jest tyle. Popłakałem się. Będziesz tak jadł teraz czasami sobie cebulę na surowo, jak jabłko na przykład? Nie. Czekaj, bo ja się zaraz żygam chyba. Będzie piekło chyba dwa razy, co? Czego ja się popłakałem? YouTuber płacze na odcinku. Sprawdź jak zobacz to zdjęcia. Zrobię. Zobacz zdjęcia. Ale to było przerąbane, czekaj. O Jezu. Aż mi przeczepało normalnie jakiegoś wariata. Ej, naprawdę, popłakałem się, to było przerąbane. Ej, serio, ja myślałem, że ta cytryna będzie dużo gorsza. Ale ta cebula to była po prostu masakra. Czekajcie, ja muszę iść po jakieś picie, bo normalnie nie wytrzymam. Naprawdę. No, leć się na mnie. Piecze mnie brzuch od środka, naprawdę. Taki gorące czuję w brzuchu. Ja raczej nie poradzę sobie z tym cynamonem, jak będę go miał. Naprawdę, ej, poważnie. Ja myślałem, że cytryna będzie dużo gorsza, ale spróbujcie sobie zjeść tak surową cebulę gryzem. Masakra. No, dobra. Wiesz, jeszcze możecie czekać cynamon. No właśnie, tego się boję. Dlatego, stary... Zmieniamy postacie i zaraz lecimy. Drugą rundę, walka o cynamon. Ej chłopie, poważnie, ja nie żartuję z tym, co powiedziałem przed chwilą. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem u żywych, że tak powiem. Musiałem sobie zagryźć ten smak tej cebuli batonikiem, bo po prostu, no, zapytajcie Matusa. Nie żartowałem, nawet może wam rzucić fragment, jak gadaliśmy, że tak powiem, poza nagraniem, w sensie w momencie, kiedy już przestaliśmy, że tak powiem, nagrywać, w sensie, no wiecie o co chodzi. No, wiadomo. Są takie momenty, że się przygotowujemy i tak dalej, więc w tym momencie nawet może mama Matus to wrzucić. Nie wiem, czy wrzucisz, czy nie? No, mogę coś tam dodać. Wrzuć, jak tam gadam, jak normalnie zaraz się żygam i w ogóle, naprawdę, to była po prostu patologia. Ja myślałem, że cebula będzie najbardziej lightowa, jednak tak nie było, była najgorsza. Jem ostatniego gryza. Jem ostatniego gryza i możemy lecieć o ten cynamon. Ale ja już tego nie przegram. Wbijam z Augustynem, człowieku. No nie, jak twój Augustyn, to dobra, ja też dałem Augustyna, nie? Jak coś. Dawaj. Dobra, jesteś gotowy? Czekaj. Okej, gotowy, no. Dobra, to walczymy. 3, 4. Go. Teraz trzymajcie kciuki, bo ja bym chciał zobaczyć, jak Fris je cynamon po raz drugi, w sensie po raz pierwszy, ale... O człowieku, no, jak ja miałem się cynamon zjeść w tym challenge'u, to ja bym chyba naprawdę to bym nie wrzuciłbyś tego na YouTube'a, bo nie zamierzam robić żyganie challenge. Żyganie challenge? Ciekawie by to było, ciekawie. No,
Został mi jeden ziomeczek, a tobie no, czterech. Czterech, no. Także całkiem ciekawie. Augustin zrobił robotę, no. Augustin Agurola tam potańczył. Ale mi się... Chłopie, jak mi się odbiło tą cebulą, jak poczułem ten zapach, to aż mnie normalnie przeciekało. Wyjedź z kraju, wyjedź z kraju. Tak, ej, też mogę można zrobić, stary, no. Ja idę wyrzucić odkurzacz, bo Augustin pozamiatał chyba, nie? Chyba tak. Chyba ja tak, już... Porobione, porobione, no. Ten Augustin jest mocniejszy niż ta twoja główna postać. No, można tak powiedzieć. Znaczy, no, on jest tankowny, nie ma takich damage'ów, ale jest bardzo tankowny, nie? No. Także to jest jego oczywiście plus. Dobra, słuchajcie, więc pierwsza walka po mojej stronie. Bardzo fajnie. No kurde, nieźle. No dobra, moi drodzy, mamy już składy ogarnięte. I teraz powinienem wygrać. Jesteś tak. Gotowy, Freeze? Tak, już poleciałem, także dawaj. Lecimy, walczymy. No i tak naprawdę, słuchajcie, no ja ustawiłem tutaj sobie wszystkich najlepszych, bo się okazało, że jeszcze jedno miejsce miałem takiego słabszego ziomka, więc zmieniłem go. To jest ta ognista babka teraz. To ona, jej poprzedniej walce chyba nie było, z tego co mi się wydaje. No i zobaczymy, kto teraz wygra. Już się boję, stary, ten Augustin twój znowu. Czyli on w ogóle wszystko, on bije wszystkich, leczy się dookoła, wszystkich bije, no masakra. Co ty z nim zrobiłeś, że on się tak leczy, a u mnie tak on nie działa? Nie wiem, czyli dałem nie mu wiem. Wszystkie, jak w ogóle, jakie kombosy tam są lecą, co no masakra. Co to jest? O co chodzi? Jak mi dwie postacie zostało, a tobie pięć. No, nieźle. Augustin, chłopie, Augustin Agurola. Augustin Agurola. No to Matus, przygotuj się na cynamonek. Jak to niestety. Chyba nawet Stanisław August Poniatowski. Nawet ci go podam, stary, jak chcesz. Nawet ci go podam. Daj. No, daj trzymaj, masz. O, dzięki. No. Także, no, tutaj Nie, ja w niego wierzę, ja jeszcze wygram, stary. Ja jeszcze wygram, patrz. No, u mnie jest już prawie koniec. No, u mnie też, ale malutko HP, ale ja jeszcze wygram. No i... U mnie koniec już. Wygrałem. U mnie jeszcze mam troszkę. Dobra. I kombos jeszcze siadł ode mnie, uwaga, i nie żyje. A tymczasem Mateusz, zapraszam do cynamonku. Jak już włożysz do buzi, to mów jak się czujesz, to na pewno ci pomoże. wcale wtedy całego cynamonu nie wyplujesz, bruząc przy tym pół pokoju, nie, Jezus, cały się uwaliłem, bo mi to się wystrzeliło, czekaj. Co ty gadasz? Czekaj. Bo to jest takie delikatne na powietrze, nie? Takie bardzo wrażliwe. No. Dobra. Mam taką czubatą łyżeczkę. Dawaj. Jezu, boję się. Serio. Dobra. No fear. Jemy. Ej, boję się, nie wiem. No dawaj. Nie mam. Przegrany challenge, gość, dawaj. Ej, nie. Tabasco jeszcze jako tako, bo lubię ostre, ale to... Poleciałeś? Mhm. Ale nie słyszę, halo, Mati! I co, stosujesz tą swoją taktykę? Właśnie, bo nie wiecie, Mati powiedział na moim filmie, że ma taktykę a propos jedzenia cynamonu i chce ją wykorzystać. Polega ona po prostu na tym, że będzie on trzymał go w buzi do tej pory, aż on nasiąknie śliną i przez to będzie możliwy do połknięcia, bo jak wiadomo, gdy go włożycie do buzi, chcecie od razu połknąć, no to wtedy to jest niemożliwe, no bo on wam wystrzeli, bo po prostu gardło jest na tyle wrażliwe, że nie da się suchego takiego cynamonu połknąć. Co? Wyplułeś? No. Ale co, nie działała twoja taktyka? Tego... To z gardła idzie do nosa. Co ty gadasz? Nawet jak miałem językiem zatkane, żeby mi do gardła to nie wleciało, to i tak jakoś tam prze... No, powiem wam, nie wiem, mi się akurat podobała te całe challenge. W sensie, no to śmieszne były na pewno dla was do oglądania, jak my się tu męczymy z nimi. No i myślę, że zasługuję na łapeczkę w górę jakąś. Także zostawcie Matusowi łapę w górę. Jak tam żyjesz? Ja tego nie będę pokazywał na filmie, jak to wygląda, ale ci później wszystko pokażę na sklepie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, jestem już po wszystkim. Jest to straszne, nie polecam nikomu. Ciężko się oddycha, właściwie się nie oddycha, bo się nie da, nawet przez nos. Więc nie róbcie tego w domu. Dokładnie. Tak to u mnie wygląda też. Mam się teraz na kamerce.
Cebulka poleciała i cytrynka poleciała również, ale kto ją zjadł, to zobaczcie sobie u mnie na filmie, jeżeli mogę w ogóle tak się spróbować. No, dokładnie. I jeszcze jest tam tabasco jedzone, ale wszystko to też zobaczycie. Dokładnie. I w ogóle jest jeszcze w tej grze nowość, areny, gdzie możecie sobie grać, zdobywać różne punkty, walczyć z innymi i tak dalej, co jest spoko, bo zawsze jest to jakaś rywalizacja między innymi ludźmi, nie tylko między waszymi znajomymi, więc to jest spoko, również możecie sobie na tym pograć. Tak więc to na tyle. Jeśli się wam spodobało, dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich challenge'y powalonych, to również napiszcie w komentarzu. I to na tyle, no. Dzięki Freeze, że wystąpiłeś. Dzięki również. Link do kanału Freeza macie w opisie, link do tego challenge'a również macie w opisie, więc sobie zobaczcie, jak było w wersji z innymi rzeczami, challenge'ami. Tak więc to na tyle, trzymajcie się i cześć! Piona!